No to się ochłodziłem. Zimne jak cholera, to jest z lodem. Pojmuję tych Wietnamczyków. Jest im zimno, mi jest gorąco normalnie, jest im zimno. Nie używają klimatyzacji, póki co chodzą w kurtkach, nawet jak jest gorąco. Ale kurwa, przepraszam, kurczę, kupić ciepłą herbatę to już jest jakiś wielki trud. Same zimne wszędzie, z lodem wszystko dają. Cały czas od rana sobie nucę utwór. It's beginning to look a lot like Christmas. Już mi święta w głowie. Bożego Narodzenia, jeszcze Wielkanocy nie było. Dziwne, zbadane są wyroki mojego mózgu. Chyba o tym już kiedyś mówiłem, ale nie ma tutaj żadnych śmietników. Jeszcze nie widziałem, w trzech tygodniach jestem w Wietnamie, jeszcze nie widziałem śmietnika na ulicy, żeby stał śmietnik. Chyba może do niego, przepraszam, widziałem kontener taki, a to już prywatny, albo nie wiem, jakiś był remont domu i postawili kontener, to był śmietnik, który mogłem użyć, żeby coś wyrzucić. Normalnie nie ma żadnych śmietników. Śmietnikiem jest często kubka śmieci, która jest pozamiatana w jedno miejsce na ulicy. Tam się kładzie. To jest słabo. Co mam teraz zrobić? Mam z tym łazić cały dzień? Chyba tak. Do Polski przywiozę. Na parę miesięcy wrócę i z tym przyjadę. O, chodź, właśnie mówię. To jest śmietnik, śmietnik na ulicy. Fajne? Fajne, ja się cieszę, przynajmniej wrzuciłem śmieć. Co jest śmieszne, to że im jest zawsze chłodno, od kiedy tu jestem, ja chodzę na krótki rękawek, krótkie spodenki, wieczorami nawet jest gorąco i Jezus Maria, a jak u nas latem. A im jest zimno, zawsze mi się pytaje, czy mi nie jest zimno. Także weźcie sobie wyobraźcie, co oni czują teraz, kiedy mi jest chłodno. Bo jak mijam sklepy, to pierwszy raz niektóre sklepy trzymają te szyby zamknięte, zasunięte, że po prostu są ludzie w środku, nie mają otwartych tych biznesów, tylko stoją z zamkniętymi drzwiami i tak. Zimne jak cholera im jest. Nie myślą, że zima przyszła znowu. A mi jest tak delikatnie chłodno, tak jak u nas, nie wiem, chwilami latem albo wiosną. A oni to normalnie umierają już. Mówi, że jest świetny i nie wraca do Anglii, także coś jest w tym mieście chyba. Tak się nie podoba. Wszyscy mi mówią, że są długo już i nie wyjeżdżają stąd. Coraz bliżej zbliża się do mnie mój obiad z widokiem na jezioro. Czy może być lepiej? Tak, może być lepiej, ale nie będę narzekał. Nie poszedłem. Póki co, jak będę wracał, czy pójdę. Teraz jest za wczesna godzina jeszcze, żeby jechać obiad. Dopiero że z tego zdałem sprawę. Tak nie można. Jest dopiero godzina 14, to jak to? Zjem obiad i potem będę głodny. O 5.30 mam zajęcia i będę głodny siedział na zajęciach. Nie.
pójdę o 4. To jest pomysł. Która była tuż przy torach, żeby może wybić kawkę. Z widokiem na pociąg, ale gówno, nic nie jechało. Tutaj pociągi bardzo rzadko, każdy mnie tak u nas na chwilę. Przejazd zamknięty i co chwilę coś jedzie. Nie. Zobacz, co znalazłem w moim mieście. Pierwszy kościół. Chyba normalny, w sensie mówię takim normalny. Taki do naszego podobny. O, tam jest, stoi. Ten sam, co się budzi, nie? Tu już są świąteczne ozdoby na końcu. Wow, fajnie. Coś innego. W ogóle jakiś stary ten kościół jest. Masakra. Możemy się udawać do środka, nie wiem. Pewnie jest zapięty.